Otwieramy TISO, moi drodzy. Jest TISO, jest TISO, jest TISO i jest TISO. Ładne to, to chrono. Ładny ten Tiso, TISOcik. Ładnie ten biały akcent tutaj do 15 minuty. Bardzo ciekawy. Podoba mi się on, powiem Wam szczerze. Podoba mi się on. Ale naprawdę fajny. Hmm, powiem Wam szczerze, że już drugi model, który mi się bardzo, bardzo podoba. Kurczę, i leży nawet bardzo, bardzo fajnie. Coś ma w sobie ten zegarek, podoba mi się. Bardzo ładnie się prezentuje. Ładnie. Cześć. Witajcie na kanale Ragnar.pl. Czasami jest tak, że oglądamy jakiś zegarek w internecie, przyglądamy jego zdjęcia, czy oglądamy recenzje na YouTubie i każde kolejne spojrzenie powoduje, że powoli zakochujemy się w tym zegarku. Zamawiamy go lub ruszamy do sklepu, i chwilę po przymiarce okazuje się, że to kompletnie nie to że nasze wyobrażenie było zupełnie inne a czar prysł. Ale są też zgoła odmienne przypadki, kiedy widzimy zegarek wielokrotnie, a on w ogóle nie robi na nas wrażenia, bo jest dla nas kolejnym powielonym projektem, niczym wyróżniającym się. Tak też było w przypadku mojego pierwszego zetknięcia z TISO PR516, który trafił do mnie w ramach kolejnego odcinka z serii Mystery Box. Dokładna referencja tego modelu to T149. .417.11.051.00 Na początku odebrałem go jako kolejny niewyróżniający się kwarcowy chronograf. Jednak z każdym kolejnym spojrzeniem ten model podobał mi się coraz bardziej. Spytacie dlaczego? Sam nie potrafię do dzisiaj odpowiedzieć dlaczego. Może dlatego, że jego rozmiar jest bardzo kompaktowy. Co rzadko spotykane w dzisiejszych zegarkach, schrono. Może przez jego uniwersalność, dzięki której będzie pasował do większości sytuacji. Może przez projekt lunety, która cały czas zwraca moją uwagę. Może przez szczotkowania, które powodują, że bliżej mu do tulłoce niż eleganckiego zegarka. Może przez projekt tarczy, która jest surowa i jednocześnie bardzo czytelna. A może po prostu dlatego, że to skromny, prosty i stonowany model, którego brakuje mi w kolekcji. Wiem na pewno, że kiedy na niego patrzę, to serducho bije mi trochę mocniej i chciałbym go włączyć do swojej kolekcji. Czasami reedycje to tylko krótkowzroczne odcinanie kuponów przez producenta. W mojej opinii w tym przypadku jest inaczej. Projekt jest przemyślany. I celuje raczej w gusta zegarkowych maniaków niż przeciętnego Kowalskiego? To taki nieoczywisty must have, który może nie powtórzy sukcesu PRX, ale na pewno będzie mocnym punktem w portfolio Tisota. Ale co ja tam wiem? Czas pokaże, czy nowy PR516 to sukces, czy sprzedażowa porażka. Bo według mnie to udany model. Spytacie, czemu jeszcze go nie kupiłem? Trwam w mocnym postanowieniu redukcji kolekcji, a każdy nowy egzemplarz może pojawić się w kolekcji tylko w przypadku sprzedaży innego zegarka. Więc czekam, aż coś się sprzeda. Na koniec trochę technikaliów. Średnica to 40 mm. Grubość, 12,2 mm. laktu to lak, 47 mm. Między uszami, 20. Milimetrów. Waga tego modelu to 145 gramów, a zegarek napędza mechanizm ETA G10.212. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Napiszcie co sądzicie o tym nowym modelu Tiso PR516. Czekam na łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. I kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka, cześć!